Krajmal. Odcinek 11. Kawa w prosektorium. Jak, co myślisz? Przerażające, powiem ci szczerze, i tylko to mam teraz w głowie. Racja. Ponad 3 dekady temu, a teraz znowu? To wszystko jest bardzo dziwne. A najgorsze jest to, że wszystkie ostatnie ofiary to... To mój kum... O! Jonathanowi przerwał dzwonek w telefonie Megan. Justin? Ciekawe. No hejka, masz coś nowego, czy moja siostrzyczka coś chce? Zapytała wesoło Megan, myśląc, że Justin dzwoni w sprawach rodzinnych. No cześć, mam coś nowego. Załatwiłem wam spotkanie z Danem Davisem. A kim jest Dan Davis? To patolog, który ma 2 ostatnie ofiary tego psychola. Znamy się, bo już kilka lat pracujemy razem. To taki nasz człowiek, można powiedzieć. Pogadałem z nim trochę i powiedział, że możecie przyjść do niego do prosektorium i powie wam to, co sam wie, a może i też coś pokaże. Tylko pamiętaj, to wszystko, co teraz robimy, jest nielegalne. Nikt prócz ciebie, mnie, Jonathana i Danego ma nie wiedzieć. Oczywiście, oczywiście. Zostaje między nami. A jaki adres i kiedy mamy się tam w ogóle pojawić? Cholera, nigdy nie pamiętam nazwy tej ulicy. Ale ja... Z? Coś na Z. Na tej samej ulicy jest chyba 7 czy 8 firm pogrzebowych i radiostacja jakaś. Nie przypomnę sobie. Coś na Z na pewno. Zaraz ci wyślę dokładny adres, ale jeśli chodzi o to, kiedy macie być, to do 16 dzisiaj Dany jest w pracy. Widzisz, staruszku, skleroza na stare lata. Tylko zetka ci w głowie. Wyśmiała nieco brak pamięci Justina. Ale wracając do brzegu. Dobrze, będziemy pewnie w ciągu godziny. Czekam w takim razie na wiadomość od ciebie z dokładnym adresem i napisz też proszę, jak nazywa się dokładnie ten patolog. Robi się. No dziękujemy ci. Na razie. Hej, hej, miłego dnia, pa. No, miłego, trzymajcie się, hej. Justin? Zapytał zaciekawiony Jonathan. Tak. Mam dobrą wiadomość. Jaką? Musimy jechać do prosektorium, tam gdzie są te 2 ostatnie ofiary, bo Justin załatwił nam spotkanie z patologiem, z którym współpracuje kilka lat. To faktycznie nam się przyda. Chyba sporo ryzykują, co? Zapytał zaniepokojony Jonathan, obawiając się o stanowisko Justina i jego kolegi. Tak, i nikt nie może się o tym dowiedzieć. My naprawdę musimy uważać, Jonathan. I mam nadzieję, że oni nie będą mieli z tego powodu żadnych konsekwencji ani problemów przez to wszystko, co robią poza oficjalnymi akcjami. Po wypowiedzi Megan, Jonathan uznał, że mają bardzo podobne obawy. Spokojnie, nikt się o tym nie dowie, za to my mamy przynajmniej szansę dowiedzieć się czegoś więcej. No to chodźmy. Zachęciła, po czym wyszli z budynku uniwersytetu i skierowali się na parking do auta. Około godziny później Jonathan i Megan dojechali na miejsce. Cała ulica wyglądała na dość zaniedbaną. Budynki były obdrapane i obskurne. Część z nich nawet nie miała tynku. Cholera, sporo się zmieniło przez te kilka lat. Pomyślał Jonathan. To chyba tutaj, tak? Tak, byłem tutaj, gdy Victoria... O, czyli będzie to dla ciebie dość ciężkie przeżycie. Dam radę, nie martw się, jestem zmotywowany, żeby dorwać tego... Dorwiemy go, nie martw się, obiecuję ci, że do końca z tobą będę i go dopadniemy. Dodała mu otuchy, po czym razem weszli do budynku. Około 4 metrów od drzwi znajdował się metalowy blat. Nad nim natomiast była rozciągnięta szyba. Na samym dole szyby w centralnej części było widoczne wyżłobienie. Najprawdopodobniej po to, aby podać dokumenty. Albo je odebrać. Jonathan był zaskoczony, bo myślał, że w takim miejscu zawsze jest ktoś na recepcji. Megan szturchnęła Jonathana, po czym wskazała palcem na 2-skrzydłowe, wielkie metalowe drzwi. Spojrzał na nie i dostrzegł uciekające spod nich światło. Postanowił ruszyć tam. Zrobił to pewnym krokiem, a Megan poszła za nim. Ułamek sekundy przed dojściem do drzwi zastanawiał się, czy zapukać, czy może po prostu wejść. Dzień dobry, możemy? Krzyknął Jonathan, otwierając do połowy drzwi. O, Jonathan i Megan, to? Dzień dobry. Wejdźcie. To wie pan, kim my jesteśmy? Oj, Megan, nie będziemy przecież sobie panować. Jestem Danny Davis.
Danny Davis, 41-letni patolog, posiadający duże zapasy czarnego humoru, głównie ze względu na wykonywany zawód. Danny ma duże zamiłowanie do swojej pracy, dzięki czemu już wielokrotnie w swojej karierze jego robota rzuciła nowe światło na śledztwa. I oczywiście, że wiem, kim jesteście. Justin do mnie dzwonił i poinformował, kim jesteście i że do mnie zawitacie. No to miło z jego strony. W takim razie, Danny, jestem Jonathan Rushmore. I Megan Wolf. Bardzo mi miło. Ta szwagierka Justina i podobno potencjalny partner. I to nie tylko w waszym śledztwie. Megan i Jonathan jak na zawołanie spojrzeli na siebie zdziwieni. Megan zaczerwieniła się, a na jej twarzy malowała się irytacja. Natomiast Jonathan śmiał się pod nosem. A, widzę, że Justin faktycznie mnie polubił i chyba chciałby, żebym dołączył do rodzinki. Nie, muszę z nim porozmawiać, bo już mnie naprawdę irytuje. Nie przejmuj się. Justin lubi czasem poplotkować. Taki jego urok. Na twarzy Danego malowała się zimna wyrozumiałość. Wygląd Danego pasował do tego miejsca. Wysoki, muskularny mężczyzna z blond włosami zaczesanymi do tyłu. Na sobie miał biały, długi fartuch, który, o dziwo, był czysty. Danny, nie chcę przerywać miłej rozmowy, aczkolwiek... Czy możemy przejść do meritum? Subtelnie upomniał się Jonathan. Oczywiście, Jonathan. Chcecie zobaczyć Liama Owena czy Jasona Smitha? Zapytał patolog z satysfakcją i lekkim uśmiechem. Widać było, że naprawdę sprawia mu przyjemność ich obecność. Podejmuj decyzję. Rzuciła Jonathanowi. Jasona. To chodźcie za mną. Poszli więc za nim w kierunku lodówek. Danny podszedł do jednej z szuflad, pociągnął ją mocno i wysunął do końca. Po otwarciu szuflady na jej blacie leżało ciało mężczyzny. Jason Smith, 33 lata, pracownik sklepu ogrodniczego. Został znaleziony w piwnicy zburzonego budynku domu towarowego, ale jak już wiecie, ciało zostało tam podrzucone. Powiedział mało przejmującym się tonem. Przyczyna śmierci? Po tym pytaniu Danny uśmiechnął się lekko z satysfakcją. No fakt, nie zaskoczyłeś mnie. Z tego co wiem, to obie ofiary, które tutaj masz, mają na ciele wytatuowany czarny rąb, prawda? Tak. To jest znak szczególny, który jest wykorzystywany po raz kolejny w morderstwach tego seryjniaka. A znalazłeś może coś jeszcze wspólnego w ciałach ofiar? Dobrze, że o to pytasz, bo może was zaskoczę, ale... Tak. W przypadku poprzednich ofiar sprzed 6 lat, bo nimi też się zajmowałem, nie sprawdzałem tego, ale tutaj coś mnie tknęło i opłaciło się. Jonathan i Megan po raz kolejny spojrzeli na siebie zdziwieni, po czym Megan wypaliła. Co takiego znalazłeś? Danny uśmiechnął się, odwrócił od nich i ruszył wzdłuż ściany z lodówkami. Przeszedł około 3 metry, aż w końcu złapał za jakąś szufladę i ją pociągnął z całej siły. Wysunęła się szuflada z kolejnym ciałem. Zarówno Smith, jak i Owen w swoim ciele mieli bardzo dużą dawkę kofeiny. Może pili po prostu za dużo kawy na co dzień? No właśnie nie. Kofeina, nawet duża dawka, jest przefiltrowywana przez ludzki organizm w ciągu około 4 godzin. Natomiast tutaj to wygląda, jakby ofiary piły mocną czarną kawę tuż przed śmiercią. A skąd wiesz, że akurat pili kawę, bo może zostało im coś wstrzyknięte? No nie wiem. No właśnie, tutaj mam potwierdzenie w postaci poparzonego podniebienia. Uszkodzenie błony, która jest na podniebieniu. Oczywiście mogłoby to być spowodowane nie gorącą kawą, a środkami chemicznymi różnego rodzaju, ale przez dużą zawartość kofeiny w ciele obu składa się to w scenariusz o poparzeniu gorącą, mocną kawą około 20-30 minut przed śmiercią. No to otworzyłeś nam oczy na kolejną wskazówkę. Właśnie tak myślałem, że was to zainteresuje. I kto wie, może nawet się przyda. Macie już może jakiś pomysł po tej wskazówce? Niezbyt, choć... Może to jakiś typ pracujący w kawiarni? Absurdalne trochę, nie wydaje ci się? Co mogło to mieć na celu? Zapytał trochę bezradny w swoich tezach. Już o tym myślałem, nie będę ukrywał.
Kawa, a dokładnie kofeina, ma to do siebie, że podnosi ciśnienie tętnicze. Tak duża zawartość kofeiny i nafaszerowanie wręcz swojej ofiary taką ilością kofeiny byłoby zasadne tylko wtedy, gdyby morderca miał plan szybkiego wykrwawienia się swoich ofiar, na przykład poprzez poderżnięcie gardła, czyli przecięcie tętnicy szyjnej, lub w innym wypadku uszkodzenia tętnicy udowej. Ale tutaj jest to chyba bez sensu. Dokładnie tak. Myślę, że jednak może to być forma rytuału. Nie jest to częste, nawet wśród seryjnych zabójców. No to niezły szkopuł. Owszem, liczyłem, że czegoś więcej się u ciebie dowiemy, ale nie spodziewałem się, że aż tyle nowości będzie. Ale takich... Bez sensu? Tak, wiem. Faktycznie jest to dziwne i może ciężko składać się w całość. Ale pamiętajcie, że może się okazać, że to jakiś ważny punkt. Przez tyle lat w zawodzie już nic mnie nie zdziwi. No dobrze, Dany, dziękujemy ci za poświęcony czas, wiedzę i doświadczenie. Mógłbym prosić cię o twój prywatny numer? Możliwe, że będę miał w przyszłości kilka pytań, a wolałbym nie kontaktować się z tobą poprzez służbowy numer. Wiem, że może proszę o wiele... Daj spokój, Jonathan. Nie ma problemu. Za moment przyniosę ci. Zapiszę na kartce. Daj mi minutę. Dany zatrzasnął obie lodówki, po czym wyszedł z pomieszczenia. Jonathan i Megan wymieniali między sobą znaczące spojrzenia, nie chcąc rozmawiać o tym, czego się dowiedzieli właśnie w tym miejscu. Po kilkudziesięciu sekundach wrócił Dany. Proszę, pisz, dzwoń o każdej porze. Mam nadzieję, że uda wam się dopaść tego... No. Dziękujemy, rzuciłeś nam nowe światło na tą sprawę. Powiedziała z lekką satysfakcją. Mam nadzieję, że jeszcze wam się przydam. Właśnie, jesteś bardzo pomocny i dziękujemy za możliwość kontaktu prywatnie. To dla mnie naprawdę dużo. Dobra, lecimy. Dzięki, Dany. Trzymaj się i w kontakcie. Nie ma za co. Uważajcie na siebie. I śmiało dzwoń. Do zobaczenia lub usłyszenia. Jonathan i Megan skierowali się do pierwszego pomieszczenia, w którym byli, po czym wyszli z budynku. Ten dzień jest bardzo zaskakujący, prawda? Tak, tylko co my teraz z tym zrobimy? Zapytała rozmyślając. Na początek może proponuję pojechać do naszej restauracji coś zjeść, tam jeszcze obgadamy to, czego się dowiedzieliśmy. O, zapomniałam nawet o głodzie przez to wszystko. Jak najbardziej, pojedźmy coś zjeść. Trzydzieści minut później, po spokojnej przejażdżce, jedynie słuchając radia, dotarli na miejsce. No powiem ci, że dopiero teraz zaczęłam odczuwać głód. Mój żołądek zasysał się już od kilku godzin, bo nie jadłem śniadania. Jonathan, musisz jeść śniadania, tym bardziej teraz, kiedy mamy tyle stresu i cały czas jesteśmy w trasie. Oj no, wiem, moja droga, wiem. Obiecuję poprawę. Skwitował lekko się uśmiechając. Chyba, że chcesz, żebym cię pilnowała, co? W sumie możesz, tylko wiesz, musiałabyś chyba u mnie nocować, żeby z rana za każdym razem mnie pilnować. No... To chyba dałoby się zrobić. Odpowiedziała trochę zakłopotana, z subtelną nadzieją w głosie. O, już jesteśmy, zatem zapraszam panią do stolicy Italii w samym sercu Los Angeles. Czytał Daniel Kondraciuk, Sylwia Maria Kowalewska, czyli Panna Gourmand, i Przemysław Kowzan. Crimal. Opowiadanie kryminalne z nutą romansu. Zostaw polubienie, zasubskrybuj i przekaż Crimala dalej. Muzyka Mikołaj Błaszczello. Grafika i miniaturki Paulina Gejło.